Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Tak jak zapowiadałem, a wy też prosiliście, żeby zrobić test Androida od firmy Kabut z AliExpress. Absolutny bestseller. Sprzęty tej firmy schodzą jak świeże bułki, dosłownie w setkach. No i byłem ciekawy, jak ten sprzęt ewentualnie sprawi się w CRV-ce. Także dziękuję kilku osobom, które się dorzuciły do tych testów. Sprzęt zamówiłem, a nagrywam ten filmik dla potomnych, żebyście widzieli, jak teraz wygląda zamawianie tego typu elektroniki z Chin. Już nie jest tak pięknie, jak było. Jeszcze dosłownie pół roku temu, przed lipcem, pisało mi kilku widzów, że oni zamawiali sprzęt i nie było żadnego cła. Ja jak zamawiałem kiedyś, tam też nie było cła. Niestety tak pięknie już nie jest. Natomiast AliExpress chyba sobie zdał sprawę z tego, że ludzie mogą być zniechęceni cłem i podatkiem, uwaga, jakimś unijnym. Więc zamawiający jakby nie wie, co jest grane, ile to wszystko wyniesie, a oni doskonale wiedzą. I okazuje się, że tą cenę, którą podają, czyli ten najbardziej wypasiony sprzęt kosztuje 1750 zł i oni w tym już obliczyli cło i ten podatek. Więc ja zamawiając, jakby nie wiedziałem o tym, znaczy zanim kliknąłem kup i tak dalej, i bałem się w sumie, bo tak pomyślałem, aha, 1750, potem jeszcze jakieś cło czy coś tam i wyjdzie może dwa koła, ale okazuje się, że jednak to wszystko już jest w tym. Więc wyglądało to tak, że jak ja dodałem do koszyka, tylko nie pamiętam w którym momencie, nagle pojawiło się ostrzeżenie, uwaga, od chyba lipca właśnie coś tam jest podatek unijny i jeszcze jakieś tam cło, takie ostrzeżenie. Ale ja jakby dalej nie wiedziałem, że to już jest wliczone. Natomiast jak doszło do płatności, i tu jest moja płatność, jeszcze sobie domówiłem kamerkę taką za 3 dychy, tak z ciekawości sobie myślałem, a 3 dychy, to wezmę, zobaczę, jaka będzie jakość. Dokładnie 30 zł. No a tu ten sprzęt kosztował 1723, bo to zależy od kursu dolara. Natomiast przechodząc do płatności, nagle 1429, powiedzmy 1430 zł, z tym, że 30 zł to jest właśnie ta kamerka. Czyli tak naprawdę nagle za sprzęt trzeba było zapłacić 1400 zł. I tak właśnie zgłupiałem, co jest grane. Tak sobie pomyślałem, aha, może właśnie oni odjęli o ten podatek i cło. No nic, z niecierpliwością czekałem, jak będzie wyglądał ten podatek czy cło. Czy ktoś będzie dzwonił, napisze, jak to w ogóle proceduralnie będzie załatwione. No i okazało się, że nagle w skrzynce było pisemko po jakichś 3 tygodniach od firmy FedEx. To jest to pismo. No i słuchajcie, w opisie opłata za zabezpieczenie należności celnych VAT pierwotny. Więc ja sobie pomyślałem, aha, czyli pewnie i VAT, i pewnie i cło. No i wystawiona kwota 221 zł. I tu jakiś opis. Nie podlega opodatkowaniu VAT. W sumie zgłupiałem, czy to jest samo cło, o co w ogóle chodzi. No nic, oni tu w ogóle informują, gdzie to jest napisane, że właśnie od 1 lipca coś tam. No i tu jest napisane, podczas importu twoich towarów do Unii naliczono opłaty importowe. Zostały one pokryte przez FedEx. Czyli FedEx pokrył tą kwotę, no i potem mówią, żeby się zalogować na coś takiego i tam dokonać opłaty. Więc wszystko elektronicznie. Zalogowałem się, tam był formularz, podaj numer faktury i tak dalej. Jest numer faktury. Kazali przelać do 7 dni. No i tak sobie pomyślałem, aha, czyli oni trzymają towar i póki nie przeleję im, to wiadomo, że nie wyślą. Ja od razu przelałem w pierwszy dzień. No i czekałem na przesyłkę.
I co się okazało? Że któregoś dnia dzwoni domofon. Dobrze, że akurat byłem w domu. I był to listonosz, a nie kurier FedExu. No i mówi, że ma dla mnie paczuszkę i do opłaty 123 zł. No i ja znowu zgłupiałem, co sobie myślę, jakie 123 zł, jak ja już zapłaciłem. No i pan listonosz mówi, że on też nie wie, o co chodzi. On ma paczuszkę, wszędzie poodbijane pieczonki, opłata, 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 żeby czasem nie wydać mi za darmo. I proszę bardzo, należności celno-podatkowe. Podatek VAT 123 zł, opłata celna nic. To ja już, słuchajcie, naprawdę zgłupiałem. Czy tamto pismo w FedExu było tylko cłem, a tutaj podatek VAT? Tutaj też są jakieś, patrzę na to pismo FedExu, opłaty administracyjne podlegające opodatkowaniu VAT. Nie wiem, czy ja czasem nie zapłaciłem dwa razy, tu i tu. Nie wiem, naprawdę zgłupiałem, tak czy siak, tutaj łącznie mamy 350 zł, jeśli dobrze liczę na okrągło. Innymi słowy, do tej kwoty, którą przelałem przy zakupie, trzeba doliczyć jeszcze 350 zł. Czyli łącznie to wyszło jakieś 1740 zł. I w sumie by się chyba zgadzało razem z tą kamerką, bo po odjęciu kamerki to wychodzi 1710 zł, a oni przewidywali, że będzie kosztowało 1723. No nic, myślę, że Wam się przyda ta informacja, gdybyście czasem chcieli zamawiać Androida z Chin. Dzięki, trzymajcie się.